A może gdyby Jezus uczynił jeszcze więcej cudów, jeszcze więcej ludzi uzdrowił, więcej osób wskrzesił, nakarmił jeszcze jakieś tłumy, to być może poszłyby za Nim większe rzesze ludzi. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. To takie gdybanie, co by było gdyby. Gdyby więcej cudów Jezus uczynił, gdyby dłużej żył, 33 lata, mógł jeszcze pożyć, prawda, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, uczyniłby więcej cudów, większej liczby osób by pomógł, miałby więcej czasu na nauczanie, być może więcej osób by do siebie przekonał, no, mógłby przecież zamanifestować swoją władzę, mógłby zamanifestować swoją potęgę, ten jego pobyt na ziemi mógłby być bardziej triumfalny, a okazuje się, że tak nie było. Dlaczego Jezus nie zdecydował się na takie triumfalne chociażby zakończenie swojego życia? Prawda, jakby odszedł w chwale, wszyscy by go widzieli, jak odchodzi z tego świata, jeszcze by może na odchodne jakieś cuda uczynił, to wtedy by ludzie za nim szli. Wtedy by ludzie za nim szli. A okazuje się, że Jezus wybiera inną drogę, chociaż o tej, o której mówiłem, również nie zapomina. O tym w dzisiejszym słowie, a rozważania z książki księdza Dajczera, właśnie rozważania o wierze. Serdecznie zapraszam. Jezus w swoim działaniu zbawczym wybiera przede wszystkim środki ubogie i pokorne. Żaden znak potęgi nie towarzyszy Jego narodzeniu. Jezus przychodzi do nas jako małe dziecko, zdane całkowicie na łaskę otaczających je ludzi. Jest od nich zależny, nikomu nie stawia oporu, nie może przeprowadzić swojej woli ani się bronić. Daje się poznać przede wszystkim przez swoje ubóstwo, uniżenie, słabość. Taki ukazał się w chwili narodzenia i taki będzie w swojej męce. Wskazał, że i ty masz być ogołocony, obumarły dla siebie, wybierający to, co najbardziej skuteczne, środki ubogie. Nie oznacza to, że Jezus nie stosował środków bogatych. Triumfalny wjazd do Jerozolimy to przecież środek bogaty, to triumf Chrystusa. Jezus chciał pokazać, że jeżeli zechce, tłumy oddadzą Mu najwyższy pokłon i będą płaszcze przed Nim słać, że On potrafi zrobić wszystko. Ale właśnie w niedzielę palmową, dokładnie po tym triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, żeby apostołom nie zawróciło się w głowach, tak jak to nieraz bywa, żeby się nie pomylili, Jezus wypowiedział słowa, które dla wielu musiały być wstrząsem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. W życiu Jezusa były cuda, był tabor, ale przede wszystkim używa on środków ubogich. W czasie pojmania widzimy jeszcze raz zastosowany przez niego środek bogaty. Oprawcy będą musieli na słowa Jezusa paść przed Nim na twarz. Rzuci ich na ziemię, pokaże im swoją moc i potęgę. Ale potem pozwoli się naigrawać, wyszydzać. Pozwoli, że będą pluli na Niego i będą wołać pod krzyżem: ej Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jezus z całym Bożym spokojem przyjmuje to wszystko, podejmuje te ubogie środki zbawiające świat. Tydzień temu mówiliśmy, że Kościół w swojej działalności ewangelizacyjnej posługuje się różnymi środkami. Najogólniej podzieliliśmy je na środki bogate i środki ubogie. Środki bogate to te, które są nastawione na pewien triumf, to te, które widać, które związane są z akcyjnością, które związane są też z tym, że można to zmierzyć, policzyć, docenić, przeprowadzić różnego rodzaju statystyki,
to po prostu widać, to widać wielką moc i dobrze, że takie dzieła się realizują w Kościele, że takie dzieła się dokonują, że są takie wydarzenia, które gromadzą tłumy ludzi i młodych, i starszych, gdzie widać tę siłę, tę potęgę Kościoła, gdzie widać tę jedność, solidarność ludzi. To jest bardzo piękne. A druga kategoria, czy druga grupa środków, którymi posługuje się Kościół, są właśnie te ubogie, te niepozorne, te, których nie widać, te, których nie odnotowują żadne kroniki, te, które może gdzieś tam są spisane w pamiętnikach duchowych, jak chociażby to robiła Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, która w swoich zeszytach czy w swoich listach do siostry pisała o tym, że właśnie cierpienie rodzi duszę dla Jezusa. Będziemy jeszcze o tym mówili w trakcie naszych kolejnych spotkań. Te środki ubogie wydawałoby się mało znaczące, niewidoczne. Okazuje się, że mogą być niekiedy o wiele bardziej skuteczne. Te bogate są ważne, te bogate pociągają ludzi, te bogate potrafią zachwycić, te bogate są po to, żeby pokazać moc Pana Boga, ale nie można się na nich zatrzymać. Nie można poprzestać tylko na tym. I może właśnie dlatego Jezus nie dokonał więcej cudów. Jak pytałem o to na początku dzisiejszego spotkania. Może dlatego nie uzdrowił więcej ludzi, może dlatego nie zamanifestował w jeszcze większy sposób swojej mocy, żeby ludzie nie szli tylko za ten kolokwializm, za wydarzeniami, albo jeszcze posługując się współczesnym językiem, za fajerwerkami, prawda, za jakąś akcyjnością. Pan Jezus pokazał mi swoją moc. Pan Jezus pokazał, kim jest. Pan Jezus pokazał swoje bóstwo i chciał, żeby ludzie nie szli za cudami, ale żeby poszli za Nim. Rozumiemy subtelną różnicę. Można gonić za cudami, można gonić za sensacjami. I wielu dzisiaj współczesnych chrześcijan również goni za różnego rodzaju doznaniami, emocjami. Całkiem niedawno z braćmi rozmawiałem na ten temat, że jest wiele osób takich, które jeżdżą od spotkania do spotkania, szukają emocji, tak? Karmią się tymi emocjami. Ale potem przychodzi moment, że tego zabraknie, że emocji nie ma. I co wtedy? I co wtedy? I być może, tak sobie myślę, właśnie dlatego Jezus posługuje się tymi środkami ubogimi, bo tam nie ma emocji. Nie ma takich wiecie, takiego hura entuzjazmu. I być może właśnie dlatego też święty Franciszek wybrał w sposób szczególny te dwa wydarzenia z życia Pana Jezusa, uczynił je właściwie centrum swojej duchowości. To jest Boże Narodzenie i Greccio, prawda? No i potem Kalwaria i Stygmaty. Kalwaria i Stygmaty, które Franciszek otrzymał. Dwa wydarzenia z życia Jezusa. Narodzenie i Kalwaria. Greccio i Alvernia. I zobaczcie, że ta postawa świętego Franciszka, to naśladowanie Chrystusa, które w swoim życiu realizował święty Franciszek, okazała się bardzo, bardzo owocna, bardzo skuteczna. Nie przepych, nie fajerwerki. Jeszcze raz powiem, to zresztą Franciszek sam pisze w swoich pismach, że gdy chodzi o sprawy Boga, sprawy kultu, to wszystko ma być najbogatsze, tak? Żeby było jasne. Natomiast nie możemy zapominać o niezwykłej wartości i o niezwykłej skuteczności tych środków ubogich. To właśnie przez swoje uniżenie, to przez swoją miłość do końca, aż do śmierci, Chrystus zbawia nas. Szatan, mogę tak chyba powiedzieć, nienawidzi ludzi pokornych, a te środki bogate, o których wspomniałem, potrafią wbić w pychę. Potrafią wbić w pychę. A Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Właśnie te środki pokorne, te tak zwane ubogie, one też są związane z ogromnym Bożym błogosławieństwem. Dobrze, moi drodzy, będziemy jeszcze do tego tematu wracali. Jeszcze spojrzymy na skuteczność tych środków ubogich.
dlaczego one są takie ważne, dlaczego Jezus oczekuje od nas, byśmy w swoim życiu realizowali te środki ubogie. I jeszcze przyjrzymy się, dlaczego Jezus właśnie tę drogę ubóstwa i uniżenia wybrał. Zresztą sam mówi do nas: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. On jest cichy i pokornego serca, jako Zbawiciel świata. Cichy i pokornego serca. Tyle na dzisiaj. Życzę dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.